To jest Franek. Franek urodził się 3 miesiące temu dzięki in vitro. Mama i tata po latach prób w końcu mogą być szczęśliwi. Najważniejszą rzeczą jest nie stracić tej nadziei, bo jeżeli stracisz nadzieję, to jak gdyby wszystko legnie w gruzach, bo trzeba wierzyć, że jeżeli nie uda się za drugim, za trzecim. I ja mimo, że oczywiście miałam po drodze takie momenty upadku, bo jak gdyby każde niepowodzenie niosło za sobą takie tąpnięcie z takim poczuciem, o kurczę, znowu nie wyszło, a tam się dzidziuś urodził, a nam znowu nie wyszło. Wiele par próbuje laboratoryjnej metody zapłodnienia, bo coraz więcej osób ma problem z zajściem w ciążę w naturalny sposób. Teoś jest dzieciakiem dzięki in vitro i też jest taką żywą reklamą tego, że warto walczyć, jeżeli in vitro ma sens. I każdy, kto będzie jakby przeciwko temu, to gdzieś tam myślę, że jak zobaczy Teodoryka, to zmięknie mu serducho i stwierdzi, że faktycznie warto wierzyć w to, bo niepłodność jest chorobą cywilizacyjną, coraz większą niestety. Razem ze swoim partnerem wydała na to, by stać się rodzicami, około 130 tysięcy złotych. Jednak nie żałuje tej decyzji. Człowiek robi sobie takie priorytety. My nie byliśmy na wakacjach, bo odkładaliśmy na procedurę. Doszło do tego, że ja brałam leki, które wystarczały mi na tydzień. Ja płaciłam za nie 2300 zł tygodniowo. Niektórzy zarabiają takie pieniądze w miesiąc, a ja musiałam mieć po prostu i ja nie wiedziałam, na ile ja tygodni mam się przygotować, bo ja nie wiedziałam, czy ja znowu poronię, czy się uda, czy się nie uda. Tak wygląda laboratorium, gdzie plemniki łączone są z komórkami jajowymi. Co drugie kute jajko, oocyt fachowo nazywając, da nam idealny zarodek do wytransferowania. Kiedy go jeszcze genetycznie przebadamy, to taka szansa na ciążę rośnie nam do niebotycznych rozmiarów. Skuteczność tej metody jest bardzo wysoka. Szanse na zajście w ciążę, jaką daje in vitro, nie da się porównać do naprotechnologii. Kiedy mamy wyselekcjonowany zarodek, wytworzony tu w laboratorium w in vitro, czyli zapłodnienie w szkle dosłownie, po takiej poprzedzonej stymulacją jajników, zapłodnieniu tutaj pod mikroskopem, wycyzelowaniu, którą gametę żeńską połączymy z którą gametą męską, plemnikiem, no to taki przebadany zarodek, wytworzony tu sztucznie w laboratorium, jednak z materiału biologicznego małżeństwa, rodziców przyszłych, no to jest często grubo powyżej 60%, czyli tylko 40% par, które do nas się zgłaszają, za pierwszym razem nie potrafimy pomóc. Jednak nawet przy tak skutecznej metodzie jak in vitro nie udaje się od razu. Dlatego trzeba dać sobie czas. Pani Krystynie zajść w ciążę udało się dopiero za czwartym razem. To była też dla niej próba psychiki. Warto było ją podjąć, bo teraz jest w 10. tygodniu ciąży. Jak za długo już to trwa, że te czasy ciągle są negatywne, człowiek widzi ciągle tą jedną kreskę, a marzy o tych dwóch w końcu, tak? No to jest taka bezsilność po prostu i ta, myślę, że ta bezsilność, że ja nie mam na to wpływu aż takiego, jakbym chciała, to doprowadza właśnie do łez. Dlatego w Gencentrum w Katowicach można było nie tylko spotkać się z rodzicami dzieci z in vitro, ale również poprzeć projekt ustawy Tak dla in vitro, który zakłada, że na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności corocznie zostaną przeznaczone środki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 500 milionów złotych.